Dżungla jest dżungla. W dżungli wiele się dzieje. I wydarzyło się tego poranka. Tu blisko jest wioska, w niej wódz i jego córka. Córka ma kota. Kot lubi surfować na malutkiej desce z drzewami nieznanego. Pływa po prostu sobie. Pływał. Był atak. Duża arapaima skoczyła. Powiecie, no i zeżarła kota. Nie, kot se poradził. Po grzbiecie sunął i na brzeg wysunął. Żyje na szczęście i nic mu nie jest. To miejscowy kot i córka wodza to jej ulubieniec. Razem od wielu lat. No i teraz jest zlecenie. Dorwać anakondę. Z liścia, z piąchy, lekko z kolanka wypuścić, tak żeby zrozumiała. Trzeba uważać tylko, bo córka wodza mruga do nas już jednym okiem. Stanisław żonaty musi uważać. Ale jak zacznie mrugać i kiwać do nas dwoma gałami, to na lotnisko i uciekam stąd. Na skąd ja wiem, co na rzecz. To niebezpieczny czas. Arapaima jest gdzieś tu, niedaleko. Jak duża, też nie wiem. Czy to ta, czy ją złapiemy? Nie wiem. Szczęki to szczęki, a to inne szczęki. Jesteśmy mniej więcej tu. Musimy dopłynąć mniej więcej tu. Tu był atak. Tutaj kot został zaatakowany. Było to oczywiście brutalne uderzenie, a Arapaima no, miała jakiś cel. No, cel pokarmowy, no, myślała o tym, żeby no, zeżreć kota, no co mam wam powiedzieć. Nie udało się. Cud. Kot żyje. Tutaj, w tym rejonie zresztą ataków podobno jest bardzo, bardzo dużo. Arapaima tu jest zwiększona, jest taka nabrzmiała, można powiedzieć. Dlatego jak macie kota i chcecie z nim surfować tutaj po tych wodach rzekowych, to uważajcie. Ktoś powie, fali nie ma. Wiem. Dlatego na brzegu często gęsto montują wentylatory tutaj. Jest fala wtedy. Płyniemy. Godzina 18:30. To niebezpieczna już pora. Zostać w dżungli na noc. Ale Stasiek zrobi wszystko. Tylko ta córka woda, żeby nie dwoma gałami nie zaczęła machać do nas, bo wtedy nie ma wyjścia. Trzeba uciekać. A skąd ja wiem, co ona wykombinuje? Co dalej? Jakie ona ma plany? Nie no, ładne jest, wszystko okej, ale Stasiek jednak w Polsce zostawił żonę. To ryzykowna gra. Zaraz go... Tak. I koniec. I po chłopie. O tej porze w dżungli zaczynają się budzić drapieżniki, dlatego zaczynam się jednak lekko przyglądać. I o to chodzi, że już jestem zesrany ze strachu. Nie, aż tak szybko to ja nie panikuję. Ale uważać trzeba. Ostatnio znajomy też, który jest na wyprawie w dżungli. Pływał, normalnie pływał. Wszystko było ok. No i skoczyła na jego papuga na plecy. I dziobem go. Łysinę, bo łysy lekko. Teraz nie to, że łysy, to jeszcze dziurę ma na łbie. Wygląda durnowato i mówi, że no, trochę niedobrze, bo jak deszcz pada, to mu się kałuża gromadzi. I zaczyna gołem boleć. I co teraz? Trzeba by zalepić i wtedy może będzie lepiej. Cel już jest blisko, ale to też miejsce, gdzie widywane są kajmany i to takie zwiększone. Czyli jeszcze bardziej trzeba uważać. 18:40. Późno. Nie za dobra pora, bym powiedział. Ryzykowna. Do wioski daleko. Ale płynę. Jak dziki. Stasiek. W Brazylii. Takie jak tu, schowane za kola wśród drzew. Dobrze przyglądaj się. Duże anakondy się dół. To takie, co grały w tym filmie Anakonda 1. W całości wezmę jakby co.
chyba że rzadko się na przykład myjesz wtedy. No nie, wtedy nie weźmie. Bo... jakieś zapalenie dziąseł pójdzie i do bani. Pogoda lekko się psuje. To też nas nie bardzo cieszy. Może walnąć ulewa. Jeszcze idzie nocka, ulewa. Wszystko niedobrze. Ale jesteśmy już blisko. Zobaczymy, czy pływa. No i mam nadzieję, że córka woda więcej kota na surfowanie w te miejsce nie wyśle. Zwierzak w porządku i lubi te sporty. Ale ryzyko jest, że nie przetrwa. Powie ci pewno jakiś rasowy. Nie, zwykły, z centralnej Polski kiedyś go przywieźli. Rozmnożyły się tutaj i teraz biegają. Całe stada. Jesteśmy, można powiedzieć, na miejscu. Takim małym kajaczkiem. Wędka. Będzie dobra. Hamulec. Zmniejszyć grunt. Może być taki. Może być i tu. Teraz. Wszystko w rękach. Kota. Kot stoi gdzieś na peryferiach wioski i pewno się modli. Dorwijcie ją. Ona chciała mi zjeść. Dorwiemy ją. Coś poluje. Zaczyna się atak. Minoga. W ucieczce. Pyknięcie. Teraz najgorsza sprawa. Jak stoi kajak? Nie widzę spławika. Nie widzę spławika. Widzę go. Atak trwa długo. Będzie atak. Przygotujcie się. Jest! Wydaje mi się, że to może być ona, ale pewności nie mamy. Niestety wpłynęliśmy w krzaki i będziemy pewno słabo widoczni, ale postaram się jakoś obrócić Stanisława tak, żeby jednak było widać. 63 kilo. Kot zdawał relację mniej więcej, że to nie była aż taka całkiem gigantyczna, z tego co mówił córce wodza. I jest taka opcja, że to jest ta. No jest, tutaj jest. Trzeba by teraz... Ja zrobię zdjęcia, prawda, i zaniosę te zdjęcia dla kota. Kot przyjrzy się dokładnie, zrobię zdjęcia i paszczy dobrze i ogona. On widział tu, dosyć dobrze widział tu Arapaimę. I zobaczymy, co kot powie. Prawda? Ja na wszelki wypadek tej Arapaimie daruję, ale wpuszczę ją, prawda, w taki okrąg sieciowy, żeby daleko nie uciekła. Jeżeli to jest ona, no to wrócimy wtedy i z kolanka. Później ją wypuścimy, ale z kolanka dostanie z liścia i lekko z plomby w plombę, prawda, żeby zrozumiała, że nie należy napadać kotów. Prawda. Do tego z naszych kotów i jeszcze tutaj córki wodza. Ale na razie ostra rozmowa, znaczy poważna rozmowa z kotem. I tu zobaczymy, co nam kot powie. Stanisław, Brazylia, rok 2022. Walka z rybą.